Naukobusy to są takie mobilne laboratoria, które uczą biologii, fizyki, chemii, informatyki poprzez eksperymenty, a więc to, co jest najłatwiejsze do zrozumienia i co widać po tych zaciekawionych buziach dzieci, naprawdę potrafi zainteresować młodych ludzi nauką. Nauka nie jest tak bardzo trudna. Jeszcze w szkole się nie uczyłem na prądzie, ale chcę się nauczyć. Naukobus będzie przywoził stacje doświadczalne, około 15 stacji doświadczalnych, czyli takich interaktywnych eksponatów, które następnie będą rozładowywane i umieszczane zazwyczaj w sali gimnastycznej lub w jakiejś innej większej przestrzeni. Przy pomocy tych stacji doświadczalnych dzieci, młodzież będą mogli, uczniowie szkoły, a być może także osoby zaproszone do szkoły, będą mogli samodzielnie poznawać prawa przyrody, ale także tajniki własnej percepcji. Czekaliśmy na to wydarzenie. Nauczyłam się, że kulka najszybciej zjeżdża po torze, najniżej gdzie jest. Ta wystawa będzie stała 2 dni w każdej z odwiedzanych szkół. Zakładamy, że w przyszłym roku odwiedzimy około 100 szkół. Wystawie towarzyszą nasi animatorzy, zawsze jest to 3 animatorów, którzy są bardzo dobrze wykształceni, jeśli chodzi o sposób wspierania procesu uczenia się przez uczniów. Czyli ich zadaniem jest nie zastępowanie uczniów w ich procesie uczenia się, tylko pomaganie im w tym, żeby jak najwięcej wydobyli z tej wystawy. Na razie to jest start tego programu, ale już od stycznia w Polskę ruszą najpierw 2, potem 3, potem 4 naukobusy. Chcielibyśmy, żeby one w ciągu 3 lat dotarły do wszystkich powiatów w Polsce. Podczas jednej godziny z takiego laboratorium może skorzystać od 60 do 70 dzieci, czyli w ciągu dnia to jest kilkaset osób, w ciągu 3 lat to już będą setki tysięcy dzieci. Oprócz szkół będziemy odwiedzali także ośrodki społeczne, szkoły przyszpitalne, a nawet areszty, bo tam bardzo często są takie sytuacje, w których rodzice nie mają możliwości kontaktu z dzieckiem i tego rodzaju wystawa umożliwi im inny kontakt z dzieckiem w takim kontekście edukacyjnym.